Cześć, witam was serdecznie w pierwszym od dawna i pierwszym z nowej gry zupełnie odcinku. Będziemy dzisiaj grali w Prison Architect. To jest moje któreś już podejście, bo zrobiłem parę głupich naprawdę błędów, które się bardzo, bardzo szybko na mnie odbiły, nie mówiąc o tym, że na start miałem problem ze zbudowaniem tutaj tego holding cella. Ja wam około 20 minut oszczędziłem tego, że około 20 minut mojego rozplanowywania, jak to wszystko będzie wyglądać. Mam nadzieję, że tym razem też myszka nie będzie mi szwankować i jakoś sobie tutaj poradzimy. Tak, na start możemy zacząć już budować te budynki. Tutaj zrobimy tak, jedne drzwi, drugie. Widzę, że myszka chyba zaczyna jednak szwankować. Okej, to jest wszystko, co na start potrzebujemy. No, prawie wszystko. Jeszcze będziemy potrzebować tutaj drzwi. I w zasadzie tutaj drzwi. Was można już w zasadzie przyspieszyć. Na początku zrobimy tutaj zwykły płot. Ok, i tu są jeszcze też dwa bardzo, bardzo ważne budynki, które będą musiały jak najszybciej powstać. To znaczy tu planuję kantynę i kuchnię. Tak, tu zrobimy staff door z dwóch stron, tutaj też staff door, a tutaj large jail door. Okej, póki tutaj oni sobie budują, zatrzymamy na chwilę czas, zrobimy w ten sposób. W sumie tego biura na razie nie będę wyposażał. Tak, to będzie, gdzie jest office. Lubię zrobić sobie te... No, teraz to akurat nie zadziałało, tak jak myślałem. Ale jak zaznaczamy sobie tutaj te pomieszczenia, to zaznaczają nam się też obiekty, które będziemy potrzebować w tych pomieszczeniach. Znaczy, no dobra, no nie jest tak ciężko wykminić, co tu potrzeba, aczkolwiek... O. To jest rozwinięcie, no właśnie. Lista jest dłuższa niż się spodziewałem. Dobra, dajmy im najpierw zrobić ten płot tu dookoła, bo to też jest ważna rzecz dość. Mamy 15 godzin do przyjęcia więźniów. No, płot jest jakby nie patrzeć ważną rzeczą, tak? Płot wokół więzienia na razie to był taki zwykły płotek, tylko z drutem kolczastym w przyszłości postawimy na pewno perimeter wall, czyli ścianę dodatkowo z drutem kolczastym na górze. To taka najskuteczniejsza ochrona. W ogóle trochę ciemnawo jest, mimo że za oknem jeszcze nie jest tak ciemno, ale na to już wam za bardzo nic niestety nie poradzę. Dobra, i teraz wreszcie nam się pozaznaczały obiekty. Biurko i... Ale ty nie potrzebujesz staff door przecież, nie? Nie. Dobra, i tu będziemy mogli już przyjąć sobie Wardena. I teraz tak, będziemy potrzebować... W ten sposób to będzie reception, to natomiast będzie holding cell. Teraz holding cell trzeba jeszcze zabezpieczyć oczywiście w ten sposób. Tak, zrobimy coś takiego. Aha.
Tu wstawimy toalety i wstawimy też jedną budkę. Tak jest. Tutaj natomiast potrzebujemy stołu. Wywalcie mi to, bo mnie tylko będzie irytować. Biureczko obrócone w tę stronę i krzesło. Potrzebujemy też jak najszybciej strażników. Myślę, że ze trzech. Okej, czyli te pomieszczenia już są prawie gotowe. Teraz jak najszybciej jeszcze doprowadzimy tu wodę oraz... Co jest? Nie, wstawiło się wszędzie. Myślałem, że coś jest nie tak. Wodę oraz prąd. Prąd będziemy chcieli potem przeciągnąć tutaj. Także powiedzmy, że dotąd sobie prąd pociągnę. I prąd też będziemy chcieli przeciągnąć tutaj. Oprócz tego również będziemy chcieli przeciągnąć tędy wodę. I okej, na razie możecie się tym zająć. Są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Mamy jeszcze 4 godziny niecałe do przyjęcia więźniów i to wszystko musi być gotowe, zanim ich przyjmiemy. Teraz możemy sobie wyznaczyć, że tutaj będzie kuchnia. Tutaj natomiast będzie kantyna. Uda wam się dokończyć chociaż prąd i wodę. To by było cudownie, gdyby wam się udało. Mamy już przyjęcie więźniów, im się jeszcze nie udało, tak? Nie, zaraz mamy przyjęcie więźniów, dobra. I teraz tu potrzebujemy cooker, fridge. Czemu mi się nie pozaznaczały te wszystkie rzeczy? Nie podoba mi się to. Dobra. Cooker. Fridge. Znaczy kuchenka i lodówka. Żeby nie było, że nie umiem angielskiego. I sink, czyli zlew. Oczywiście do zlewu trzeba również dociągnąć rurę. Tu natomiast serving table. Table. Po dwie ławeczki do każdego stołu. Mam nadzieję, że się wyrobimy. I jeszcze jakieś kosze im tu wstawimy. W którą stronę jest ten kosz? Tak, powiedzmy, że tu wstawię drugi kosz. I powiedzmy, że tu wstawię też jeden kosz. Okej, gdzie wy się pchacie, jak tu jeszcze nic nie jest skończone? Czyżby woda już docierała? O, już prawie, prawie, prawie. Jeszcze fajnie, żeby prąd dotarł. Gdzie jest przerwa? Czemu tu nie ma w ogóle zlecenia na prąd? Co tu się podziało takiego strasznego? Ojej. Nie, 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 nie wycofuj tego. To jest uber ważne. Control plus left click, żeby zrobić high priority, no bo to jest teraz bardzo high priority. Dobra. Mamy elektryczność. Stała się wreszcie światłość.
Aha, no tak. Tu trzeba dociągnąć kabel do samego końca. Okej. To też tak bez sensu trochę się to podziało. Aczkolwiek przewody sięgają wszędzie, więc w sumie to nie jest potrzebne. Ale dobra, już to zrobimy. Dobra, wstępnie mamy. Wstępnie brakuje nam kucharzy. Okej, a czemu ty nie masz odpływu, co? Aha, bo tutaj też mam jakieś dzikie przerwy, które nie wiem skąd się wzięły. Dawać mi to high priority teraz. Ponieważ kucharze nie mają jak pracować. No, dawać jeszcze jedno high priority. Priority. Gdzie są w ogóle badania? Bo teraz nie pamiętam tego. Właśnie, bureaucracy, warden. Dobra, na razie widzę, że to chyba jeszcze drogie rzeczy są, żeby coś tu odblokowywać. Także pokuszę się. Nie mamy na razie izolatek jeszcze, niedobrze. A, właśnie. Dobrze, że sobie o tym przypomniałem. Intake. Będziemy robić tylko fill capacity. Ratio ma być jak najwyższe na razie minimum i closed na maksimum. Nie chcemy przyjmować w tej chwili żadnych więźniów. Będziemy chcieli zbudować ten budynek, a do tego bierzemy grant na Basic Detention Center. Tak naprawdę musielibyśmy zbudować tylko shower oraz yard, to w sensie prysznic i yard to jest, no, znaczy yard to w zasadzie samo w sobie jest jakieś podwórze, ale chodzi o spacerniak oczywiście. Okej, found drugs. Trzeba będzie zbudować jakieś izolatki. Dobra, pomyślimy zaraz o izolatkach. Najpierw jednak chciałbym, żebyście zrobili ten budynek do końca. Okej, budynek powstał. Cudownie. Teraz skoro budynek powstał. Mam nadzieję, że starczy nam pięć. Chociaż no na pewno starczy. Już to robiłem. Oj, widzę, że moja myszka znowu zaczyna powoli, powoli się przede mną buntować. O właśnie. Ale za poprzednim razem, jak próbowałem nagrywać ten pierwszy odcinek, to buntowała się dużo bardziej. Także aktualnie i tak nie ma tragedii. Zanim wstawimy drzwi, na pewno chcę zrobić tutaj wszystko inne, bo drzwi są potem ogromnym problemem. Tak, tędy myślę, że jak pociągniemy kabel, to powinno to jakoś działać. I rooms, zaznaczymy sobie, że to wszystko mają być cele. Mam nadzieję, że zrobimy je jak najbardziej funkcjonalnymi. No, nie wiem, co tam się podziało.
tym trzeba strasznie uważać, że jak się zaznaczy pole, w którym są drzwi przypadkowo, jako pole celi, no to po prostu mamy. Dobra, i tak to zbuduję, i tak to zbuduję. To wtedy będziemy mieli trochę hard time. Tak to, ale ty będziemy robić. Tutaj wszystkie. No, myszko. Tak czule do ciebie mówię, a ty mi się tak buntujesz. Ciekawe, jaki w końcu wyjdzie ze mnie Warden. Poprzednie moje podejście było totalnie nieudane i nic z niego nie wyszło. Czy ja tak te ściany naprawdę stawiam? Nie. Wszystko jest cute. Cute. So cute. Dobra. Łóżka tak. Drzwi na końcu wstawię, bo. Oj, i skończyły się fundusze, no proszę. Bo z drzwiami jest ten problem. Niedobrze, że się skończyły fundusze. Tego nie przewidywałem, że się skończą już. Yard zrobimy tu. Czy wy zamierzacie zbudować te ściany? Czy co tu się w ogóle dzieje, że nie budujecie tych ścian? Dobra, budujesz ścianę, super. W sumie to jest teraz najmniej ważne, czy nam się uda. Oj, co tu się podziało? Czy nam się uda zrobić wszystkie cele, bo i tak mamy w tej chwili więcej cel praktycznie gotowych niż więźniów. Światło dociera wszędzie, nie? Tak, światło dociera wszędzie. Co się dzieje znowu, gro? Ej. Na tym nam się kończą fundusze, dobra. Mamy trochę więcej znowu. Mamy tyle co na dwie całe, super. Kolejne dwie całe. Kolejne dwie całe. A ta rura musi dojść aż tu do samego końca. Także nie ma łatwo. Może wezmę już kolejny grant, bo ten grant powoli i tak kończymy. Co tu mamy? Build two offices, hire a warden, hire an accountant. Dobra, weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie to, bo i tak mamy już częściowo nawet wymagania spełnione, bo ja od razu zacząłem od budowy dwóch biur, faktycznie. No i coraz ciemniej się za oknem robi, więc siłą rzeczy tu też będzie ciemno na kamerze. Oj, a to tylko autosave, okej. Dobra, to i co nam jeszcze brakowało? Łóżek nam brakowało kilku. Dobra, jak tylko to wszystko zostanie skończone, mam nadzieję, że nastąpi to już niebawem.
Mamy tak, Visitors. Właśnie, będziemy potrzebować zdecydowanie więcej strażników. Myślę, że 5 powinno na razie wystarczyć. Się pchają tędy ciągle, no. Ale dobra, starcza nam jedzenia na razie dla wszystkich więźniów, także nie powinni tutaj za bardzo robić jakieś rozruby. Czego? Gdzie tej rury brakuje? Zaś mi się jakieś dziwne przerwy porobiły? Nie. Robią. Po prostu robią to wolno, bo ich wszędzie muszą przepuszczać ci strażnicy. Chociaż. Open door. Lock open. I te drzwi też lock open. Nam na pewno znacząco ułatwi pracę. Chwileczkę, ja sobie tylko okno zasłonię, bo już tutaj się robi na tyle ciemno. Kurde, no wcześniejszy odcinek nagrywałem, to było lepiej, no. Dobra, cały ten grant chyba już spełniliśmy. Czego nam tu już brakuje? Jedynie chyba tych drzwi, bo te rury wszystkie powstają. Prysznice powstają. A ty co? Śpisz tu? No ciekawe. Co wy tak bez strażnika łazicie? Nie podoba mi się to strasznie. A ty też mógłbyś być takim odźwiernym trochę, a ty na tej recepcji siedzisz. Właśnie, do recepcji zapomnieliśmy jeszcze o drzwiach. Zdecydowanie lepiej się w ten sposób prezentuje. Dobra. Czyli tu wszystko jest już ukończone, tak? Tak jest. Czyli możemy teraz wreszcie zacząć wstawiać tutaj drzwi i domykać te cele, bo wszędzie brakuje jedynie drzwi. I teraz drzwi już mają działać normalnie. Super. Czego wam jeszcze brakuje? Tu nie ma łóżka. Objects, łóżko. Dobra. I wszystkie cele są chyba w pełni działające, a moja myszka zaczyna już pokazywać swoje fochy powoli. Dobra, mamy następny intake więźniów i to bardzo niedługo. I teraz tak, drugie biuro musimy zbudować. Tak, w tę stronę. File cabinet, czyli szafka na pliki, chyba. Jest odblokować finanse. Dobra, więc będziemy sobie to już badać. O, ciekaw jestem, czy dwóch kucharzy tutaj sobie da radę. Przyjmujemy nowych więźniów. Tutaj jakaś kontrabanda, na której też zarabiamy. Także bardzo, bardzo fajna sprawa. Drugie. Aha, no tak, drugie biuro jest zbudowane, ale nie jest jeszcze nazwane biurem. Teraz mamy już dwa biura. Świetnie. Nowi więźniowie wchodzą do swoich celi już. Kurde. Dump. Dump. Czemu.
to wszystko tu zostawiacie, co? Dobra, tym razem idzie nam zdecydowanie lepiej. Potrzeba nam aktualnie bardzo zbudować izolatki. Myślę teraz, gdzie te izolatki umieścić. Chyba zrobimy tutaj. Tak, rozplanujmy sobie to najpierw. Tu będzie budynek, który będzie przeznaczony tylko i wyłącznie na izolatki. Oj, myszko. Powiedzmy, że po dwóch stronach będziemy robić izolatki. Mają minimum ile rooms? Solitary. Chwila, w quick buildzie miałem solitary cell. Aha, czyli to tak jakby. Tylko kibel, jedna kratka i drzwi, tak? Dobra. Okej, rozumiem. Czyli kibel, jedna kratka i drzwi. To będzie budynek, który już na przyszłość będzie służył. Właśnie. Tu mają być drzwi, jedna kratka, kibel. No, właśnie. Aha, miałem zatrudnić teraz. Wstawmy tutaj płot. Korzystając z chwil działania mojej myszki. O. Raz, dwa, czyli tutaj. O, pięknie. Okej, tu robimy płot, za to. W zasadzie całe to. Czyli to wszystko. Dobra. Zatrudnimy księgową. Czemu blocked? Co? Chcę przecież księgową. Trzeba ich po prostu zatrudniać w biurze Wardena, naczelnika. No dobrze, rozumiem. Mamy 20 na 20 więźniów, z czego dwóch nie może być przyznanych do celi. A to dlaczego? Nie wiem teraz. Ale. Aha. Irytuje mnie ta ścieżka. To jest pierwsza sprawa. Ja sobie już poradzę bez tych oznaczników tej ścieżki. Super. Tak, to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, że potrzebujemy tutaj płotek. I tutaj duże drzwi, żeby oni się tak na tym yardzie nie stali bez sensu za bardzo. Na razie jest malutki ten. Oj, pół godziny już w ogóle mamy. O, to już będziemy kończyć. Tym razem poszło mi zdecydowanie lepiej, bo ostatnim razem miałem już w tym momencie jakiś riot. Część cel nie była zbudowana w ogóle. Co tu się dzieje? A coś ty zrobił, co? Aha, znaleźli u ciebie broń. No,
To niedługo pójdziesz do izolatki. Tak, właśnie. Drzwi. Zdołacie to zbudować? Zdołacie chyba, co? Chłopaki. Aha, bo to jest już zbudowane. Tylko brakowało drzwi, żeby był budynek, jasne. Zaskoczył? Zaskoczył. Super. I teraz tutaj będziemy robić ściany. No myślę, że będzie ostatnia rzecz, jaką zrobimy te izolatki. Tak, może zaznaczmy w ogóle, że to będą izolatki. Jedna sprawa, ale nie, nieważne. Ok, i tu będą izolatki, w którym zrobimy im tylko kible. I tak będę na tyle dobry, że dam im te kible. To taki już budynek na zapas będzie. Zrobić to mniej więcej tak, żeby to miało sens. Dobra. Jak tylko oni skończą to wszystko budować, to będziemy kończyć odcinek, myślę. Chociaż moja myszka znowu coś zaczyna działać powoli. W ogóle właśnie, gdzieś tu powinny być lampy, nie? Jakieś takie lamp. Light, light. Aha, bo mogę dodatkowe światło stawiać, ale mi bardziej chodzi o latarnię taką stojącą, coś w tym stylu. Czy jest takie coś w tych przedmiotach? Średnio to widzę jakoś. Porobić okna w celach. A nie, nie możemy, bo oni są w środku bloku. To ci więźniowie nie będą mieli. A tu docelowo zrobimy medium, a zrobimy blok też taki dla tych więźniów niskiego ryzyka. Kurde, 33 minuty. Dobra, kończcie te opaki. Zrobimy blok dla więźniów niskiego ryzyka. Myślę, że... Ojej. Przyda nam się jeszcze jeden strażnik. Chyba będę musiał skończyć na dzisiaj to nagrywanie, bo ta myszka mnie po prostu tu do szału doprowadzi. Kurde, to jest całkiem ciekawy efekt, że nie widzimy więźniów tam, gdzie nie ma strażników. Nie wiem do końca, co tu się dzieje. No widzę, że prysznice idą, tak? Ale nigdy nie wiem do końca, jak się sprawy mają. Okej, czyli wszystko już zbudowaliście tutaj? Czemu nie masz prądu? Co? Co tu się dzieje? Light. Dobra, zróbmy jeszcze tak. Dobra, minus. Nie potrzebuję całego tego. Jeszcze tu miały być toalety.
Bo to też miały być izolatki. Okej. Mamy już izolatki. Można sprowadzić tam wreszcie więźniów nieposłusznych. Czwóreczkę, tak? No to se posiedzicie na tym kiblu. Bo nic innego nie zrobicie. Kurde, weźcie się, pozbądźcie tego, bo mnie irytuje, jak leżą jakieś pudełka tak bez sensu. Co tu się dzieje u was? Freedom! Safety! Co ten biega szalenie? Dobra, zbudujemy im może coś tutaj na tym... jardzie. Bo biedaki nie mają tutaj zupełnie nic. Dobra, powiedzmy po 3 sztuki. Powinno im to wystarczyć na razie. No, na początek to całkiem nieźle mi chyba idzie. Jakoś się to wszystko trzyma. Mamy jeszcze kupę miejsca wolnego na kolejne bloki, chociaż kurde, i tak się dziwię, że to jest duża mapa. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli sobie w przyszłości, w ogóle mamy tak financial report wreszcie dostępny. Finance! Federal Grant, Prisoner Grant. Czyli 2282 dostajemy, okej. Okay. W porządku, no na razie nie będziemy przyjmować większej ilości więźniów, dopiero musimy cały kolejny blok zrobić, który myślę, że zbudujemy gdzieś w tym miejscu. Zresztą skopiujemy raczej ten blok. I to będzie już tym razem blok specjalny, bo będzie przeznaczony... Aha, na razie nie możemy jeszcze w ten sposób robić, tak? Nie możemy. Dobra, ale będziemy zajmować się grantami. Ale to już wszystko w następnym odcinku, ten już trwał 40 minut, trochę zamotany jestem. Jeśli chcecie, żeby powróciły odcinki z jakiejś ze starych gier, czy to This War of Mine, które akurat nie cieszyło się zbyt dużym uznaniem, może bardziej zainteresowaniem, lub jeśli chcecie, żebym kontynuował Stardew Valley, to piszcie w komentarzach. Ja jeśli zobaczę jakieś takie zainteresowanie tym w komentarzach, to jak najbardziej powrócę do tej gry, bo kurde, bo była ta gra świetna i bardzo dobrze mi się w nią grało, ale po prostu potrzebuję teraz trochę jakiejś świeżości, czegoś nowego, a myślę, że jestem raczej dobry w gry typu Prison Architect. Także dzięki serdecznie, postaram się, żeby odcinki były na pewno nie tak często jak były, bo teraz pracuję, już nie mam tak dużo czasu, ale postaram się, żeby te odcinki były przynajmniej kilka razy w tygodniu i nie wiem, pojutrze może widzimy się znowu w Prison Architect. Na razie, cześć.